czy na przykład spotykasz się w ogóle z komentarzami, że właśnie mama pomaga ci w branży, czy raczej nie? Oczywiście, że tak, i dlatego jej tutaj dzisiaj z nami nie ma, ponieważ powiedziałam: mamo, kocham cię, ale jeżeli przyjdziesz ze mną na premierę mojego pierwszego filmu, to nie będziemy rozmawiać o niczym innym, jak o tym, że przyszłaś ze mną na premierę pierwszego filmu, a to jest w jakimś sensie mój wieczór i chciałabym po prostu przeżyć go sama, mimo że jest mi trochę przykro, bo jako normalnej mamie chciałabym, żeby ze mną była i żeby mogła mi pomachać i powiedzieć: hej, udało się. Ale wspiera cię twój ukochany. Tak, tak, mam fajnego chłopaka. Więc jesteś tu sama. Nie jestem, nie. I mam też wspaniałą ekipę, z którą tworzyliśmy to, więc naprawdę cudowni ludzie. Jak pracowało ci się z Małgorzatą Kurzuchowską? Bardzo fajnie. To jest w ogóle bardzo taka też ciepła osoba, czego bym się nie spodziewała, bo wydawała mi się zawsze taką dostojną, profesjonalistką, taką, a jest naprawdę bardzo fajną kobietą i tak od razu taki luźny stosunek, że tak można było z nią normalnie porozmawiać. To było bardzo miłe. A czy twoja mama nie miała żalu, że dzisiaj właśnie nie mogła towarzyszyć ci na premierze? Czy zrozumiała twoje tłumaczenie? Na szczęście jest na planie, więc jest w swojej pracy, ale tam dzwoniłam do niej na FaceTime i pokazywałam: mamo, zobacz, jak wyglądam i to wszystko, no bo przecież nie mogłam jej nic zdradzić przed. Więc zrozumiała, cieszy się. No i pójdziemy sobie do kina same, tak jak ja lubię, z popcornem, może z naczosami, siądziemy inkognito i będziemy się cieszyć.